drugi sezon uważam, że jest kandydatem numer jeden, ale na pewno łatwo tu punktów nie zostawimy. Ale WTS Sparta Polsat ani myślała zrobić gościom prezent. Wrocławianie są o krok od pierwszego w historii klubu tytułu drużynowego mistrza kraju. I by wymarzony cel zrealizować, musieli spotkanie ze Stalą Farkpol wygrać. Tego zdania był też trener Ryszard Nieścieruch. Ja sądzę, że będzie na pewno bardzo ciężko dla nas, dlatego że po pierwsze widziałem po próbie toru świst na tym drugim motocyklu, bardzo ładny i wręcz nawet rewelacyjny czas uzyskał, czyli jest szybki. A na dodatek no my jesteśmy osłabieni brakiem Wojtka Załuskiego, więc jeśli Heniu Piekarski go zastąpi tak jak się spodziewamy, no to powinno być dobrze. Mecz był dość jednostronnym widowiskiem, choć emocji i dramatów nie brakowało. Już w trzecim wyścigu na ostatnim wirażu przewrócił się prowadzący Koczo. Ominął go atakujący Madziara Baron, zaś jadący na trzeciej pozycji, zastępujący kontuzjowanego Załuskiego Henryk Piekarski został podcięty przez młodego Roberta Flisa. Wypadek wyglądał bardzo groźnie. Na szczęście skończyło się na złamaniu dwóch żeber wrocławianina i drobnych potłuczeniach młodzieżowca w Stali Farkpol. W zespole gości na dobrym pierwszoligowym poziomie jeździli tylko Piotr Świst i Antal Koczo. Pozostali zawiedli, a postawę ekskadrowiczów Chućki i Franczyszyna określić można słowem kompromitacja. Gospodarze mieli wyrównany zespół z dwoma gwiazdami, Dariuszem Śledziem i Tomi Knudsenem. Ten ostatni, załamany niepowodzeniem w Wetlandzie, nie był może błyskotliwy, ale jak zwykle skuteczny. Darek Śledź natomiast udowodnił, że jest obecnie żużlowcem numer 2 w naszym kraju. W wyścigu 14 przez 4 okrążenia gonił wyraźnie prowadzącego Śwista, by wyprzedzić go dosłownie na mecie. Wcześniej wrocławianin zdeklasował solidnego Koczę. Dobry występ Zbigniewa Lecha, Krzysztofa Jankowskiego, Krzysia Zielińskiego, nieco gorszy Piotra Barona, myślącego już o finale Mistrzostw Świata Juniorów w Pardubicu. Wysokie zwycięstwo WTS-u Sparta Polsat zasłużone, a w stolicy Dolnego Śląska coraz odważniej mówi się o tytule mistrzowskim wrocławskiej drużyny. Żużlowcy Rybnickiego Rowu byli sprawcami największej niespodzianki w 12. kolejce ligowych zmagań, pokonując wicelidera rozgrywek zespół Hansa Nielsena Motor Lublin 48-42. Mimo że legendarny Duńczyk nie zawiódł, wygrywając wszystkie swoje biegi, to o końcowym rezultacie zadecydowała jazda pozostałych zawodników. A tutaj znacznie lepiej wypadli Rybniczanie. O meczu ROW Motor mówi jego uczestnik, młody zawodnik z Rybnika, Krzysztof Fligier. Tor był przygotowany, właśnie trenowaliśmy dużo na tym torze. No i Lublin się nie miał dać rady na początku. Tylko istnieje tu Hans, który na wszystkim jedzie. Na każdej nawierzchni radzi sobie świetnie, no i nie na darmo nazywają go profesorem. Ale to zwycięstwo było niespodzianką. No było niespodzianką. Kibice nie uwierzyli w to. No jak przed meczem jeszcze słyszeli Adam Pawliczek, kontuzja mo. No i byli załamani wszyscy. Właśnie mówili, to będzie cud, jak wygramy, no. No i okazuje się, że cuda są możliwe. Było zwycięstwo. I nadzieje kibiców żużla w Rybniku wzrosły, bo twierdzą, że to nie było ostatnie zwycięstwo. Co pan na to? No teraz jest teraz lepiej idzie nam. Sprzęt mamy i czekamy na dalsze zwycięstwa. Kibice mogą czekać na te zwycięstwa. Będą? Właśnie, jeszcze ciężki mecz będzie u nas z Wrocławiem, który idzie na po lidera. No ale jeżeli było zwycięstwo z Mazurem, to dlaczego nie ma być zwycięstwa z Wrocławiem? Też tak na to liczymy, że wygramy z Wrocławiem, ale obejrzymy jak będzie, to jest sport wszystko. Czego kibice mogą się po panu spodziewać w tym sezonie? No, czego się mogą spodziewać? No chcę jak najlepiej wychodzić. To nie ulega wątpliwości. No i jak wychodzi, tak wychodzi. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Czy jest szansa, aby ROW pozostał w gronie najlepszych? Jest szansa. Jest dużo szansa. Jeszcze mamy właśnie dwa zespoły, co mają po 8 punktów u nas. I właśnie tu jest szansa, że możemy zostać w tej elite. A tak wygląda tabela po 12 kolejkach żużlowej ekstraklasy. Mistrz Polski Bydgoska Polonia dopiero na 5. miejscu. Bardzo ciekawie zapowiada się walka o pierwszoligowy byt. Nie ma w tej chwili wyraźnego spadkowicza. A na czele drugiej ligi Włókniarz Częstochowa. Bohaterem niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu meczu półfinałowego Pucharu Polski między Spartą Polsat Wrocław a Leszczyńską Unią był jego sędzia Marek Wojaszek z Rybnika. Najpierw, nie oczekując nawet na tak zwaną próbę toru, orzekł, że spotkania nie rozpocznie. Poprawę tego toru już 2 godziny temu. Do tej chwili nie zostało to doprowadzone do takiego stanu, jakiego zażądałem, więc czekamy. Czekamy w tej chwili podobno na
polewaczkę, która ma dokonać ubicia tego toru. To znaczy on jest za miękki, za twardy czy nierówny? On jest nierówno przyczepny. Po niewielkiej tylko kosmetyce, która nie zmieniła niczego, spotkanie zaczęło się z 45-minutowym opóźnieniem. Potem pan Wojaczek jeszcze kilka razy starał się odgrywać główną rolę w meczu, którego stawką był awans do finału Pucharu Polski. Nie potrafił zdyscyplinować zawodników, co spowodowało, że mecz trwał łącznie z oczekiwaniem na jego rozpoczęcie ponad 2,5 godziny. W prezentowanym wyścigu trzecim zwyciężył Zbigniew Lech przed Krzysztofem Jankowskim, zapewniając wrocławianom prowadzenie różnicą 6 punktów, czyli dokładnie tyle, ile leszczynianie wygrali na swoim torze. Goście mieli tylko dwóch wartościowych zawodników, Zenona Kasprzaka i Romana Jankowskiego. Obaj w 6 startach zdobyli po 15 punktów. Pozostałej 6 leszczynian przypadło w udziale punktów 9, co nie wystawia im, delikatnie mówiąc, najlepszego świadectwa. Wrocławianie występujący bez kontuzjowanego Załskiego i Piekarskiego mieli bardziej wyrównany zespół. Dobrze pojechali Lech, Jankowski i Zieliński, bardzo dobrze Piotr Baron, ale bezkonkurencyjny, już tradycyjnie, okazał się Dariusz Śledź. W 6 wyścigu pan Darek zdecydowanie wyprzedził Romana Jankowskiego oraz kolegę klubowego Krzysztofa Zielińskiego. Daleko z tyłu pozostał Mitura. Tak więc Sparta zwyciężyła Unię Leszno 51-39, awansując do finału, w którym spotka się z toruńskim Apatorem. Wrocławianie mierzą w tym roku w 2 cele – mistrzostwo i puchar. Będzie to bardzo trudne, ale jak twierdzi trener Ryszard Nieścieruk, możliwe. Trzy tysiące widzów, górnicza orkiestra, atmosfera wielkiego sportowego święta. To obraz tego, co działo się na stadionie Rybnickiego Rowu podczas finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski par klubowych. Na starcie zobaczyliśmy 7 zespołów, w tym obrońcę tytułu mistrzowskiego, dwójkę z Apatora Toruń, Bajerski Świątkiewicz. Impreza ta miała być także przetarciem przed finałem Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Świata w Pardubicach, gdzie w najbliższą niedzielę 15 sierpnia wystartuje 5 młodych polskich żużlowców, z których 3 walczyło w Rybniku o medale. Żaden ze wspomnianej trójki nie zawiódł, choć najlepiej, co zrozumiałe, czuł się mistrz Polski Tomek Bajerski razem z partnerem. Wszyscy byli trudnymi rywalami, a pogoda się zmieniła. Trudno powiedzieć, czy na naszą korzyść, czy nie. No ale tak wypadło, że po prostu byliśmy lepsi w tym ostatnim biegu decydującym i wygraliśmy. I w tym momencie po prostu zdobyliśmy mistrza Polski. Wiedziałem, że będzie dobrze. No, trochę już mówiłem, że o tytuł będzie ciężko, trochę się pogubiłem. No, ostatni bieg zaważył o mistrza Polski. Będzie pan wśród 5 polskich zawodników, którzy pojadą po co do Pardubic? Znaczy myślę, walczyć. Tak, chyba wszyscy jadą tam po to, żeby walczyć i wypaść jak najlepiej, ponieważ to są mistrzostwa świata i startuje tam 16 najlepszych zawodników. Po prostu nie może być żadnych zagrań taktycznych, ponieważ pierwszy bieg jadę z Grzegorzem Rempałą, Piotrem Protasiewiczem, no i ja, i nie wiem kto czwarty, także to już po prostu nie ma co zagrywać, ponieważ to jest pierwszy bieg, wszyscy mają szansę, nie? Także żadnych założeń nie ma, a się okaże po prostu w Pardubicach. Wicemistrzem Polski został zespół Stali Rzeszów, a brązowy medal przypadł Rowowi Rybnik. To rozstrzygnięcie poznaliśmy dopiero w barażu. Nieco z boku smutny stał Piotr Baron. Mimo dobrej jazdy jego zespół Sparta Wrocław zawiódł oczekiwania kibiców, zajmując dopiero 5. miejsce. Myślę, że nasz występ nie można zaliczyć tego występu zaudany. No po prostu ja miałem troszeczkę pecha. Krzysiek, gdyby szybciej przesiadł się na drugi motocykl, myślę, że moglibyśmy zawalczyć o drugie miejsce, a też nie można powiedzieć, że nie o pierwsze. Proszę pana, ten tydzień jest dla pana szczególnie bardzo ważny. Tutaj impreza Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, niedługo wyjazd do Pardubic, no i tam po cichu kibice Speedwaya liczą na pana. Czego możemy się spodziewać? Myślę, że będę starał się po prostu walczyć, tak jak wszyscy inni, a które miejsce zajmę, to tego nie mogę powiedzieć, bo to jest tylko sport i będzie na pewno każdemu bardzo ciężko i nikt nie będzie odpuszczał tego meczu. A tydzień jest napięty, po prostu mogłem odpuścić sobie ten tydzień przed finałem, a po prostu nie chcę, wolę jechać z doskoku i jak będzie, to się okaże. Panie Piotrze, nie będzie pan tam sam, startuje kilku pańskich kolegów, czy w takim razie w ogóle jest mowa o jakiejś taktyce, czy to już będzie na bieżąco wszystko ustalane, czy w ogóle na to można liczyć? Wie pan, jest nas 5 i na pewno 5, bo będzie chciało walczyć o jak najwyższe miejsca.
A czy będzie, to jest sport i moim zdaniem nie można sobie manipulować. No, byłoby nieładnie, gdybyśmy tak robili. Teraz przed młodymi żużlowcami start w Pardubicach. Przypomnijmy, że zobaczymy tam Protasiewicza, Barona, Bajerskiego, Rempałę i Łabęckiego, których dopingować będzie spora grupa polskich kibiców wybierających się do tego kasku, czyli mistrzostw Polski żużlowców do lat 21. W Rzeszowie najlepiej jeździli zawodnicy miejscowej Stali, których trzech znalazło się w awansującej do finału ósemce. Na oglądanym torze krakowskiej Wandy dominowali reprezentanci Rowu Rybnik. Z kompletem punktów wygrał Eugeniusz Tudzież przed kolegą klubowym Krzysztofem Figiertem. Awansował również inny rybniczanin Marek Pojcik. Dosyć ładny, może trochę wielkie dziury, ale tak, wszystko było w porządku. Przeważnie wygrywałem starty, o to tylko w tym meczu chodziło, żeby wygrać starty. Daleko do przodu uciekli. Później była spokojna jazda. Dlaczego tak się dzieje, że osiągasz słabe wyniki w lidze, a w porównaniu z młodzieżowymi kolegami jesteś niezły? Być może, że ma to związek z psychiką, no ale ostatnie mecze ligowe wychodzą mi coraz lepiej. Zaczynam się czuć po kontuzji coraz lepiej. Wydaje mi się, że będzie dobrze. Kto jest faworytem srebrnego kasku w tym roku? Ja. O swoich szansach. Pozostali zawodnicy są bardzo mocni. Myślę, że będzie mi ciężko. Na screena stawiał także między innymi Piotr Baron. Na pewno z tej szesnastki jest najlepszy i przypuszczam, że to on jutro wygra. Na co liczy Piotr Baron? Nie chciałbym być tylko 16. Piotr Baron z WTS-u Sparta Polsat znakomicie spisał się w półfinale we Wrocławiu. Pomógł w awansie kolegom, ustępując pierwsze miejsce 20-letniemu Norwegowi Rune Holcie. W Pardubicach Piotr zaczął nerwowo i pechowo. Po dwóch startach miał zaledwie jeden punkt i nikt nie dawał 19-latkowi z Wrocławia szans na wysokie miejsce w ostatecznej klasyfikacji. Ale w trzech następnych wyścigach Baron przy ogłuszającym dopingu polskich kibiców pokazał dużą klasę. Prezentujemy wyścig 9, w którym Polak po znakomitej jeździe pokonał Josha Larsena, Niklasa Klingberga oraz Jakoba Olsena. Ponieważ Holta w końcówce pogubił punkty, doszło do wyścigu dodatkowego o medal brązowy. Piotr wystartował bardzo dobrze, ale potem starszy rok Norweg wykorzystał błąd wrocławianina i jako pierwszy minął linię mety. Tak więc Baron wylądował na miejscu czwartym, co uznać trzeba za ogromny sukces tego utalentowanego zawodnika. Przypomnę, iż przed rokiem Pfaffenhoffen Tomasz Golob jako najlepszy z Polaków zajął piąte miejsce. Dobrze w drugiej części finału spisywali się też inni nasi zawodnicy. Nie wiodło się jedynie Adamowi Łabęckiemu, ale długa przerwa w startach musiała odbić się na formie leszczynianina. Przed zawodami Tomek Bajewski i Piotr Protasiewicz liczyli na dobry występ. Tor jest suchy, twardy. Ostatnio też mi dobrze idzie na twardym torze w Rybniku, na parach. Teraz w Gorzowie na Pucharze Polski. Super mi się jeździło na twardym torze. Jakie miejsce by cię zadowalało? Pierwszy, szósty. Będzie ciężko, gdyż teraz szesnastka to jest bardzo dobrzy zawodnicy. Znaczy może nie szesnastka, ale większość z dobrych zawodników. Będzie ciężko, a miejsce w pierwszej ósemce bardzo mi satysfakcjonuje. Ostatecznie Bajewski zajął szóste, Protasiewicz siódme, zaś Grzegorz Rempała ósme miejsce, przyzwoitym dorobkiem punktowym. To był rzeczywiście dobry występ naszych reprezentantów. A przecież Polacy należeli do najmłodszych uczestników finału. Bajewski i Protasiewicz mają zaledwie po 18 lat. Baron i Rempała są o rok starsi. A więc okazji do wywalczenia medali w juniorskim czempionacie z pewnością nie zabraknie. Pasjonujący pojedynek o tytuł Mistrza Świata stoczyli Joe Screen i Mikael Karlsson. W drugiej gonitwie zwyciężył Anglik, a po raz wtóry dokonał tego w prezentowanym wyścigu dodatkowym, bowiem obaj uzbierali po 14 punktów. Z pewnością Screen jest obecnie najlepszym juniorem świata, ale w przyszłym roku opuści już szeregi młodzieżowców i wówczas swoją szansę spróbuje po raz ostatni wykorzystać Karlsson. Tylko co na to Holta, Jason Crump, Tomasz Topinka i Polacy. Screen był bardzo wzruszony podczas dekoracji medalistów. Teraz marzy mu się podium Mistrzostw Świata Seniorów w Tokio. I jest to całkiem realne. Puchar Totalizatora Sportowego był po lipcowej inauguracji drugą po latach poważną imprezą żużlową w Warszawie. Była parada orkiestry, pełna gości, trybuna honorowa, popisy samolotowe i piękne hostesy.
Udział w imprezie wzięła czołówka żużlowców krajowych oraz Hans Nielsen z Danii, Chris Lewis z Anglii i Amerykanie Ronnie Corey i Greg Hancock. Nie dojechali Andy Smith i Tommy Knudsen. Zawody rozpoczęły się od sporej niespodzianki. Zastępujący Duńczyka Knudsena Zbigniew Lek z rosławskiej Sparty w czerwonym kasku znakomicie wystartował i w pierwszym wyścigu nie dał szans Krzyżaniakowi, Świstowi i Świątkiewiczowi. Bardzo dobry występ odnotował znakomicie jeżdżący w tym sezonie Andrzej Chuszcza. Tu w żółtym kasku doskonale wyszedł ze startu i nie oddał pierwszego miejsca, pokonując w tym piątym wyścigu m.in. finalistę Mistrzostw Świata Amerykanina Ronnie Correa. Dobra jazda w tym sezonie nie znalazła jednak uznania w oczach selekcjonera kadry. No, stawiamy teraz na młodzież i trenerzy tak ustalają. Może to jest dobrze, ale powinni zawsze te miejsca dla nas zarezerwować. Kogo tu się najbardziej obawiasz? No, na pewno ci zawodnicy z zagranicy. No i nasz Tomasz Golob. Jest to czołówka światowa już. Obawy Andrzeja Chuszczy były słuszne. Wyścig szósty po raz drugi w tym turnieju wygrał niesamowity Duńczyk Hans Nielsen, jadący w kasku niebieskim. Dariusz Śledź w kasku czerwonym, mimo iż wygrał start, musiał uznać wyższość Nielsena. Klangerów będzie miał okazję do rewanżu, bowiem powołany został do reprezentacji Polski. No, na pewno jest to wielkie wyróżnienie dla mnie. Myślę, że dla każdego zawodnika występ w reprezentacji narodowej jest wielkim wyróżnieniem. No i będę się starał wypaść jak najlepiej. Po prostu jak najlepiej będę robił wszystko, żeby było... Dam ciebie wszystko po prostu. A w wyścigu 10 dwójka najlepszych żużlowców amerykańskich, Hancock i Corey przeciwko Polskiej, Tomasz Golob-Świst. Tu cudem wypadku uniknął Corey, a w powtórzonym wyścigu już bez niego znakomity start Piotra Śwista w kasku żółtym i zdecydowane zwycięstwo. Później, w dalszej części zawodów, miał niestety defekt motocykla. Jeździ się tu bardzo wspaniale. Jest tor w sumie bardzo równy, nowa nawierzchnia. Po prostu jest świetny. Czy nie odczuwa pan zmęczenia tegorocznym sezonem? No, raczej nie, chociaż aczkolwiek mam bardzo dużo startów, dużo czasu spędzam za kółkiem. Może miałem taki lekki kryzys w tym czasie, gdy 4 dni zrobiłem 5000 km, ale szybko to zregenerowałem i w tej chwili czuję się bardzo dobrze. I wyścig 17, na który wszyscy czekali. Pojedynek dwóch asów. Tomasza Golowa w kasku białym i Hansa Nielsena w żółtym. Ten start, jak i wszystkie w tej imprezie, wygrał Duńczyk. Tomasz miał kłopoty z maszyną i ostatecznie był trzeci. Drugi był Marek Kępa. Zapytaliśmy Nielsena, czy lubi się ścigać w Polsce. Tak, jest tu bardzo fajnie. Na zawody przychodzi dużo ludzi, tory są dobre i dlatego mi się tu podoba. A jak ci się tutaj jeździło? Bardzo dobrze. Wyścigi były emocjonujące. Zjawiło się wielu dobrych zawodników, a rywalizacja z nimi dała mi sporo satysfakcji. A kto wygra w Poking? Mam nadzieję, że ja, ale będzie tam jeszcze 15 znakomitych zawodników, z których praktycznie każdy może wygrać. Ja w tym roku też czuję się świetnie i też nie będę tam bez szans. Co sądzisz o Tomaszu Golobie? Tomasz Golob jest bardzo dobrym zawodnikiem i w tym roku znacznie podniósł swój sportowy poziom. Na pewno pomogły mu w tym starty w lidze duńskiej i polskiej, a rezultat tego jest widoczny. Awans do finału indywidualnych mistrzostw świata. Może w tym roku jeszcze nie, ale w przyszłym ma ogromne szanse zostać mistrzem świata. Masz 7 medali indywidualnych mistrzostw świata i szanse na kolejne. Tak, chciałbym wygrać te zawody w Poking, rozgrywane po raz ostatni według starej formuły. Od przyszłego roku wchodzi nowy system Grand Prix i gdyby się jeszcze udało wygrać pierwszy wyścig Grand Prix, to by było wspaniale. Tymczasem ostatni wyścig turnieju, o puchar szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wyścig z udziałem najlepszych żużlowców w tych zawodach. W kasku czerwonym Nielsen, niebieskim Golob, białym Marek Kępa, w żółtym Andrzej Chuszcza. Na początku straszliwie pogubił się Tomasz Golob, który bardzo chciał te zawody wygrać. W wyścigu tym i w całym turnieju zwyciężył nie do pokonania dziś Hans Nielsen. Drugi w zawodach był Andrzej Chuszcza, dopiero trzeci Tomasz Golob. Kolejna impreza w Warszawie 4 września. Kota Polsat, Wrocław. Przyjechała dziś do Rzeszowa na trudny mecz z broniącą się przed Spadkiem Stalą. Gospodarze bardzo chcieli te zawody wygrać, lecz po trzech pierwszych biegach Sparta prowadziła już 3
13-5. W oglądanym czwartym wyścigu stalowcy skorzystali z rezerwy taktycznej i wystawili Węgra Adoriana w kasku czerwonym oraz w niebieskim utalentowanego młodzieżowca Piotra Winiarza, który mocno dał się w skórę bardziej rutynowanym rywalom Załuskiemu i Lechowi, lecz zerwał się łańcuch w jego maszynie i bieg zakończył się remisem. Potem wrocławianie królowali na torze bezapelacyjnie, wychodzili błyskawicznie ze startu, znakomicie spisywały się ich maszyny i dzielnie jeździli młodzieżowcy. Warto powiedzieć, że goście aż 8-krotnie zwyciężali w stosunku 5-1, a gospodarze wygrali zaledwie 1 raz 4-2. W zespole Sparty bezkonkurencyjny był Tony Knudsen, który zdobył komplet punktów. Nic więc w sumie dziwnego, że Stale została rozgromiona 28-62, czego nawet nie spodziewał się as atutowy Sparty Dariusz Śledź. Bardzo chcieliśmy wygrać. Wiedzieliśmy, że będzie to wielki krok w stronę tytułu mistrzowskiego, ale bardzo się obawialiśmy tego meczu. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że będzie to bardzo ciężki mecz, dlatego że Stal też bardzo potrzebuje punktów, no i wiadomo, i oni jadą o coś i my. To jest pogrom prawdziwy drużyny gospodarzy. No my możemy się z tego tylko cieszyć, naprawdę. Czy już czujecie się mistrzami Polski? Nie, jeszcze nie, jeszcze zostało kilka meczy bardzo ciężkich do rozegrania i mistrzami poczujemy się po ostatnim meczu, jeżeli zdobędziemy ten tytuł. Ale jest to bardzo wyrównana, zadziorna, ambitna drużyna, prawda? No ja myślę, że tak. W tej chwili mamy bardzo, bardzo zgrany, skonsolidowany zespół i naprawdę atmosfera w drużynie jest bardzo fajna. Praktycznie jeździmy o to, żeby wypaść jak najlepiej w tych rozgrywkach. No w sumie sytuacja jest taka, że musimy budować nowy zespół. Ale tutaj w Toruniu walczyć będzie pan o zwycięstwo. Proszę pana, no o zwycięstwo. Chodzę realnie po ziemi. Mam w składzie 5 juniorów. Tak samo kontuzje dotknęły zespół Apatora. Nie jeździ Kuszwalski, nie jeździ Kowalik. Nie ma Derdzińskiego. Mam 5 juniorów i praktycznie w tej sytuacji ci moi zawodnicy, mówią o juniorach, muszą jak najwięcej jeździć, startować. Z tego będzie przyszłość dla tych chłopców. Nie obawia się pan, że dzisiaj, kiedy oba zespoły występują w osłabionych składach, będzie to trochę słabsze widowisko? Nie, na pewno nie. Z względu na to, że Apator i Zielona Góra jednak czołówce tabeli jest i nie będzie to spowodowane tym, że od brakiem zawodników będzie to słabsze widowisko. Tylko jeden wyścig wygrali goście w meczu pomiędzy Apatorem Elektrym i Morawskim Zielona Góra. W biegu tym pojechali Piotr Protasiewicz w kasku białym, najlepszy z zielonogórzan Andrzej Kuszcza w żółtym oraz Waldemar Walczak w czerwonym i Robert Sawina w niebieskim. Zdecydowanie wygrał Protasiewicz, którego do mety doprowadził nestor polskich torów Andrzej Kuszcza. To jest atut swojego toru, jeździ tu zawsze lepiej gospodarz i dzisiaj też tak właśnie tu okazał się. Młodzieżowcy właśnie z Torunia bardzo ładnie tu dzisiaj jechali. Właśnie nasi, ci starsi nie mogli sobie dać radę. Apator ostatecznie wygrał to spotkanie 62-28. Najwięcej punktów dla toruńskiego zespołu zdobyli Mark Loram 14 i Robert Sawinem 12. Dla Morawskiego wspomniany Andrzej Kuszcza 10 i Piotr Protasiewicz 7. Ale sądzę, że prawdziwi zawodowcy, jak i mam w zespole, powinni szanować tych kilka tysięcy sympatyków Speedwaya, którzy przyszli zobaczyć ten zespół zdecydowanie lepiej jeżdżący. Jest mi bardzo przykro, że reprezentowałem tą drużynę, która nie pokazała tego, na co ją stać. Kolobem włącznie. Zawody jednak zostały odwołane. Decyzję podjąłem, ponieważ nie widzę możliwości przygotowania toru do zawodów tak, żeby był na całej długości i szerokości jednorodny, jednorodnie twardy, jednorodnie przyczepny. Po opadach nawierzchnia zamieniła się w ciasto. Turniej w Rybniku przełożono więc na 8 września. Rozegrany w Gorzowie drugi półfinał. Motoru Lublin wystąpili we Wrocławiu w krajowym składzie. Podobnie zamierzali postąpić bossowie drużyny lidera ekstraklasy WTS-u Sparta Polsat. Jednak poważna kontuzja Piotra Barona zmusiła wrocławian do ściągnięcia Tomi Knudsena. Ulewa spowodowała, iż spotkanie rozpoczęło się z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Służby porządkowe doprowadziły tor na Stadionie Olimpijskim do jako takiego stanu i sędzia Józef Komakowski zezwolił na jazdę. Zawodnicy obu zespołów mieli jednak ogromne kłopoty z utrzymaniem się na motocyklu. Doszło do kilku wypadków,
A najmocniej ucierpiał sprawca kraksy w wyścigu piątym, Marek Moszyński z motoru, który z obrażeniami klatki piersiowej wylądował w szpitalu. Drużynie wrocławskiej świetnie jak zwykle